Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami DLC Software. A dzisiaj rozpoczęło się kolejne wydarzenie World of Trucks tylko dla American Truck Simulator o nazwie Idaho Spats Event. Wydarzenie to ma związek z pierwszą rocznicą wydania dodatku Idaho, które przypada właśnie dzisiaj. Także wszystkiego najlepszego dla stanu ziemniaka. A skoro mowa tutaj o ziemniaku, no to właśnie to wydarzenie w takim dużym skrócie polega na tym, że musimy dostarczać ziemniaki właśnie z tego słynnego stanu ziemniaka. O jakich tu ziemniakach mowa? Wiadomo, tych standardowych, które do tej pory były normalnie dostępne w grze. Wiecie, te zwykłe ziemniaki, normalne. Ale oprócz tego w grze pojawił się jeszcze jeden specjalny ładunek, który możecie tutaj zobaczyć i który widzieliśmy w sumie już kilka dni temu na social mediach SC Software czy też na blogu tego studia. Chodzi tutaj o tego dużego ziemniaka, którego można przewozić za pomocą takiej fajnej naczepy, a przy okazji SC Software umożliwiło jeszcze zrobienie takiego bardzo fajnego zestawu. Jednak tutaj wymagana jest ciężarówka Kenworth T680. Wybierając tą ciężarówkę, możemy ją udekorować takim właśnie malowaniem, żeby nasz cały zestaw mógł wyglądać podobnie jak tutaj. Co prawda można jeszcze jakoś upiększyć tą ciężarówkę innymi dodatkami, ale nawet w takim zestawie wygląda to bardzo ładnie, bardzo fajnie. No i myślę, że można spróbować pobawić się z czymś takim. Malowanie jest chyba normalnie dostępne teraz za darmo przy tej ciężarówce, możliwe, że ono zostanie nawet, kto wie, nie jest jako żadna nagroda ani jakaś modyfikacja. Prawdopodobnie jest normalnie dostępna w grze, jeszcze nie sprawdzałem, bo gra mi się dopiero aktualizuje, ale prawdopodobnie jest to już normalnie dostępne po tej mini aktualizacji, która się pewnie pojawiła, a ja dopiero aktualizuję grę. Ale dobra, skoro mowa tutaj o wydarzeniu World of Trucks, to zazwyczaj w takich wydarzeniach mieliśmy dwa cele: osobisty i społeczności. I nie inaczej jest tutaj. Zacznijmy na początku od celu osobistego. Otóż wymaga on dostarczenia 6 ładunków tych zwykłych ziemniaków, no i jednej dostawy tego dużego ziemniaka. Wszystko musi być oczywiście z platformy World of Trucks. Zwykłe ziemniaki można znaleźć normalnie w tych kontraktach zewnętrznych lub na rynku zewnętrznym, wszystko z Wotra. Jedno to wiadomo, te zwykłe naczepy z ładunkiem, a druga wersja jest to ładunek, ale dla własnej naczepy, ale wszystko musi być z Wotra, czyli z tych zewnętrznych. Natomiast jeśli chodzi o tego dużego ziemniaka, Big Idaho Potato, jest on dostępny tylko w zewnętrznych kontraktach, czyli tylko z naczepą. I właśnie w celu osobistym jest wymóg 6 dostaw tych zwykłych ładunków i tego jednego dużego ziemniaka. I co jeszcze ważne, te ładunki muszą być z dowolnego miasta Idaho. To może być do Kalifornii, to może być do Waszyngtonu, to może być do Nowego Meksyku. Byleby to było z Idaho, z dowolnego miasta tego stanu, ale musi być właśnie z tego stanu. To jest najważniejsze: z, nie do, z. No i najważniejsze jest to, że każde zlecenie musi mieć co najmniej 100 mil. Nie może być mniej, nie może być nawet 99, co najmniej 100 mil. Jeśli jest mniej, to nie zaliczy. Jeśli jest więcej, no to jak najbardziej. Musi być co najmniej, może być nawet na 2000 km, jeśli jest to możliwe, czy tam mil. Byleby to miało ponad 100 mil. Mniej nie zaliczy, 100 i więcej zaliczy. Nagroda za cel osobisty, no to oczywiście standardowo dwie nagrody. Jedna, no to jak widać, chipsy, które można sobie położyć na półce w ciężarówce, a druga nagroda to naklejka takiej salamandry na tylną lodówkę ciężarówki. Tak prezentuje się cel osobisty, ale mamy oczywiście jeszcze cel społeczności, także jeśli chodzi o tą część, no to tutaj społeczność musi dostarczyć 200 tysięcy dostaw ładunków ziemniaków lub też oczywiście tych dużych ziemniaków. To wszystko się sumuje, no i oczywiście wymóg jest też taki, że musimy ukończyć swój cel osobisty. Więc jeśli zrobimy cel osobisty, a społeczność ukończy te 200 tysięcy dostaw, wtedy dostaniemy takie dwie nagrody. Odświeżacz powietrza w kształcie stanu Idaho i jeszcze kolejne naklejki takiego ziemniaka z podpisem Idaho, też na tylną lodówkę. Co prawda liczyłem na zwykłego ziemniaka, który by normalnie sobie dyndał jako zwykła zawieszka czy coś zamiast tego odświeżacza. O ziemniaku w sumie takim mówiłem już na premierę Idaho, więc w sumie rok temu o tym mówiłem nawet. Niestety SC Software wtedy dodało chyba jakiegoś kurczaka, jak się nie mylę, a teraz dodało coś takiego. No przynajmniej duży ziemniak jest w miarę fajny. W sumie ta naklejka za cel od społeczności też jest fajna, ale nadal chcę mojego wiszącego ziemniaka. No ale dobra, tak to się prezentuje. No i oczywiście wydarzenie nie będzie w sumie jednym z najdłuższych, bo potrwa miesiąc. Wydarzenie zakończy się w niedzielę 15 sierpnia o godzinie 23:59 czasu uniwersalnego. No i jeśli chodzi o tą informację, to tyle jeszcze w takim dużym skrócie.
cel osobisty, 6 dostaw zwykłych ziemniaków i jedno zlecenie z tym dużym ziemniakiem. Wszystkie ładunki muszą być z dowolnego miasta w stanie Idaho, może być do dowolnego innego w dowolnym innym stanie, ale musi być z Idaho. Cel społeczności to jest 200 tysięcy zleceń, a żeby zaliczać się w tą nagrodę, trzeba wykonać swój cel osobisty. Wydarzenie to działa oczywiście na najnowszej wersji gry 1.41, a zakończy się za miesiąc. I oczywiście najważniejsze, wymagany jest stan Idaho, więc jeśli go nie masz, możesz go sobie zakupić, nawet teraz jest przecena, jak można zobaczyć, a jeśli nie, no to nie można brać udziału w tym wydarzeniu. I to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, a więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceniania tego filmu, skomentowania go, do udostępnienia, zapraszam na Twittera i Discorda, dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć!